W latach 40. i 50. w Krakowie działał bodaj najdziwniejszy morderca w powojennych dziejach Polski. Choć opływał w dostatki, to zabijał dla pieniędzy. Choć mordował z zimną krwią, to bał się spojrzeć w oczy swoim ofiarom. Jak głosi krakowska legenda, pozostawał bezkarny tak długo, bo przez wiele lat ktoś go chronił. Dwudziestego 6 września 1955 roku do jednego z warszawskich szpitali zgłosił się Stanisław Eł. Mężczyzna skarżył się na wyjątkowo uporczywy ból w tyle głowy. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że po dokładnym badaniu i prześwietleniu czaszki promieniami rentgena okazało się, że w jego potylicy tkwi jakieś obce ciało, a dokładnie pocisk pistoletowy kaliber 6,35. Stanisław Eł był nie mniej zaskoczony tą informacją niż badający go lekarze. Pacjent przychodzący samodzielnie do szpitala z kulą w głowie to z całą pewnością nie była codzienna sprawa. To jest sytuacja trochę trudna do wytłumaczenia, ale medycyna sądowa zna wiele takich przypadków, które są trudne do wytłumaczenia. Znamy przypadek więźnia, który wbił sobie do głowy długi gwóźdź. Ten gwóźdź nie uszkodził mózgowia, tylko ułożył się pomiędzy półkulami mózgu i skarżył się na bóle głowy. I dopiero wykonane zdjęcie radiologiczne, i to w warunkach aresztu, wykazało u niego, że ten gwóźdź istnieje. Nikt wcześniej o tym nie wiedział. Znamy też przypadek opisany w literaturze amerykańskiej, gdzie do szpitala na własnych nogach zgłosił się człowiek, który przez gałkę oczną wbił sobie długopis do jamy czaszkowej. On też utkwił między półkulami mózgu, nie uszkodził życiowo ważnych struktur, a on o własnych nogach przyszedł do szpitala. W tym jednak przypadku nie chodziło o próbę samookaleczenia, lecz być może o usiłowanie morderstwa. Najwyraźniej ktoś próbował Stanisława Eł pozbawić życia strzałem w głowę. Dlaczego jednak sam zainteresowany o próbie zabójstwa nic nie wiedział? No i jak to możliwe, że przeżył? Naprawdę wszystko zależy od energii, jaką posiada pocisk, co jest pochodną broni, z której został strzał oddany. Przy strzale w głowę, kiedy ten pocisk musi przebić kości czaszki i zużyć największą swoją energię na to, żeby przebić się do wnętrza, do jamy czaszkowej i uszkodzić mózg, traci ją przy przebijaniu kości czaszki. Po wyjęciu pocisku z głowy niedoszłej ofiary, lekarze natychmiast zawiadomili milicję. Rozpoczęto śledztwo w tej tajemniczej sprawie, a Stanisław Eł zaczął kojarzyć fakty. Kilka dni wcześniej gościł w Krakowie u swojego znajomego, z którym robił nie do końca legalne interesy. Tym razem tamten miał mu pomóc w kupnie większej ilości zegarków. Przy okazji urządzili sobie krótki wypad do Zakopanego samochodem gospodarza. Kiedy w drodze powrotnej Stanisław Eł zasnął, nagle obudził go huk. Kierowca hałas tłumaczył wybuchem petardy, tak zwanej żabki, którą rzucił, by zrobić koledze dowcip. Przeprosił, zawiózł do lekarza, żeby opatrzyć niewielką ranę, a potem odwiózł do Krakowa. A ponieważ był winien Stanisławowi Eł pieniądze, których nie miał, zaoferował w zamian swój samochód, którym ten odjechał do stolicy. Fakty zaczęły się łączyć w całość. Wszystko wskazywało na to, że to krakowski znajomy od wspólnych interesów próbował go zabić. Ale dlaczego? Trzeciego października 1955 roku krakowska milicja rozpoczęła śledztwo w z pozoru niegroźnej, ale dziwacznej sprawie. Chodziło o usiłowanie zabójstwa Stanisława Eł z Warszawy. Poszkodowany wskazał potencjalnego sprawcę. Według jego zeznań w trakcie wspólnej podróży samochodem miał go postrzelić jego znajomy z Krakowa. Podejrzanego nie zastano w domu, ale poszukiwania nie trwały długo. Rozesłano listy gończe, a 1 listopada w kawiarni Orbis w Zakopanem zatrzymano człowieka powszechnie w Krakowie znanego, a także szanowanego i zamożnego Władysława Mazurkiewicza. To był człowiek tak zwany z towarzystwa. I to z dobrego towarzystwa. No, bez pana Władka no, nie mógł się odbyć żaden w Krakowie raut, żadne przyjęcie. No, szczególnie oczywiście podobał się kobietom. Postrzegany jako bawidamek, jako osoba o wytwornych manierach, jako osoba, która ma olbrzymie pieniądze dzięki również handlowi butami, sprzedaży skórą, czy handlowaniu skórą. Ma źródła zaopatrzenia. Skóra jest jednym z deficytowych towarów wtedy po wojnie i okazuje się, że on nią dysponuje. Dziwne, że człowiek o tak nieposzlakowanej opinii, ujmującej prezencji i manierach, mógł zostać oskarżony o czyn tak niecny jak usiłowanie pozbawienia kogokolwiek życia. Początkowo Mazurkiewicz rzeczywiście nie przyznawał się. Wcześniej jeszcze wystosował takie pismo do prokuratury sygnowane przez jednego z adwokatów krakowskich, jego znajomego zresztą, aby zdjąć z siebie podejrzenie. Pisał w nim, w zasadzie wyjaśniał, że Stanisław Eł, będąc w Zakopanym, zniknął na kilka godzin, spędził noc poza hotelem. Kiedy wrócił, był w stanie nietrzeźwym i był już w stanie takim, który wskazywał na to, że coś mu się stało, albo uderzył się, bądź też ktoś go pobił. Natomiast zaprzeczał stanowczo, jakoby to on był sprawcą tego zdarzenia. Rutynowo zarządzono przeszukanie zarówno w mieszkaniu Mazurkiewicza przy ulicy Biskupiej, jak i w garażu, który wynajmował przy ulicy Marchlewskiego. Był on tak obszerny, że oprócz samochodu znalazło się tam miejsce na niewielki kącik gościnny, gdzie w razie potrzeby można było przenocować. Śledczy poddali drobiazgowym oględzinom przede wszystkim samochód podejrzanego, szukając śladów użycia broni. Ale ich uwagę zwrócił również fragment betonowej podłogi garażu, który wyróżniał się nieco inną barwą. Rozkuto to miejsce i oczom milicjantów ukazał się makabryczny widok. W schowku pod betonową podłogą znaleziono rozkładające się zwłoki 2 kobiet. Na podstawie znalezionych przy nich przedmiotów, biżuterii, a przede wszystkim kluczy, zidentyfikowano ofiary. Okazały się nimi być siostry D.L., sąsiadki Mazurkiewicza z naprzeciwka, które ponad pół roku wcześniej zaginęły bez wieści. Jedynym użytkownikiem garażu był Władysław Mazurkiewicz. Nie mogło więc być wątpliwości, że to on jest zabójcą. Gdy milicja dokonała makabrycznego odkrycia, w mieście zawrzało. Okazało się, że zamordowane kobiety to siostry należące do zamożnej, znanej w Krakowie rodziny. Szybko zaczęto się zastanawiać, czy majątek zgromadzony przez Władysława Mazurkiewicza to efekt jego talentu do prowadzenia interesów, czy wynik starannie zaplanowanych zbrodni. Był to moment przełomowy. Przeszukanie garażu i odnalezienie zwłok sióstr D.L. nastąpiło 13 grudnia 1955 roku. Mazurkiewicz został ponownie przesłuchany dnia następnego i właśnie następnego dnia przyznał się do zabójstwa, wyjaśniając przy tym, że motywem tego było przekazanie mu kilka lat wcześniej bardzo wielu rzeczy cennych, pieniędzy, dolarów oraz innych precjozów przekazanych mu przez siostry D.L., które jednak spieniężył, które zbył, z których nie mógł się już wykazać i ich oddać. W związku z powyższym uznał, że jedynym wyjściem jest dla niego zakończenie tego nawarstwiającego się, narastającego konfliktu, gdyż wielokrotnie był nagabowany przez siostry o zwrot pieniędzy, o zwrot precjozów. W związku z tym wybrał tą najgorszą drogę, jaką jest zabójstwo. Kiedy Jadwiga D.L. kategorycznie zażądała zwrotu swoich pieniędzy i kosztowności, umówił się z nią w garażu, gdzie rzekomo były bezpiecznie ukryte. Sąsiadkę przyjął bardzo miło. Skądinąd było wiadomo, że łączyła ich wcześniej pewna zażyłość. Po krótkiej pogawędce zostawił gościa i przeszedł do samochodu, pod którym miał znajdować się schowek. Po chwili zawołał kobietę. Samochód, jak twierdził, nie mógł zapalić, więc poprosił, by mu pomogła i siadła na miejscu kierowcy, a w odpowiednim momencie nacisnęła pedał gazu. Kiedy Jadwiga D.L. pochyliła się nad kierownicą, niepostrzeżenie wyciągnął spod siedzenia pistolet i strzelił jej w tył głowy. Wszystko realizował według wcześniej opracowanego precyzyjnego planu, wiedząc, że jedyną osobą, która wiedziała o tym spotkaniu, jest siostra Jadwigi, Zofia S. Umówił się, by ona również odwiedziła go w garażu, ale 2 godziny później Zofia S. zgodnie z umową przyszła na miejsce spotkania i zaczęła od pytania o siostrę. Mazurkiewicz powiedział, że Jadwiga odpoczywa, leżąc na tapczanie w kącie garażu. Gdy Zofia podeszła do tego miejsca, natychmiast wykorzystał sytuację, że kobieta stanęła tyłem do niego i po raz kolejny sięgnął po broń. Zwłoki ukrył we wcześniej wyciętym w podłodze otworze, a potem zabetonował. Wiedział, że sąsiadki będą poszukiwane, ale nikt nie mógł się domyślać, że kobiety zostały zamordowane. Sam Mazurkiewicz swoim zachowaniem, swoją elegancją, jak i również sposobem bycia odpierał to wszystko, mówiąc, iż siostry zapewne wyjechały do męża, jednej z sióstr na zachód, że na pewno po prostu uciekły, obawiając się reżimu komunistycznego, nie mogąc znieść sytuacji w danym państwie, w państwie polskim po 1945 roku. To w jakiś sposób tak naprawdę tłumaczyło ową rzeczywistość. Kiedy sprawa morderstwa sióstr wyszła na jaw, w Krakowie zawrzało. Mazurkiewicz nie mógł liczyć na żadnych sojuszników. Jego dotychczasowy adwokat złożył rezygnację. Wobec nieprawdopodobnego i wstrząsającego faktu odnalezienia zwłok nie czuje się w możności pełnienia nadal obowiązków jego obrońcy, pisał w piśmie do prokuratury. Gdybym podjął się obrony Władysława Mazurkiewicza i tę obronę kontynuował, nawet na przekór bezlitosnej opinii publicznej, mając choćby cień wątpliwości co do jego niewinności, sam straciłbym do siebie szacunek. Gdy Mazurkiewicz przyznał się do zamordowania sióstr, śledczy zaczęli skrupulatnie badać jego przeszłość. Szybko wyszło na jaw, że podobnych tajemniczych zniknięć zamożnych osób z jego otoczenia było znacznie więcej. Ludzie znikali bez śladu, a majątek Mazurkiewicza rósł. Postać Władysława Mazurkiewicza po raz pierwszy w dokumentach zachowanych w zasobie archiwalnym IPN-u pojawia się w roku 1945, a tak naprawdę w końcowych miesiącach roku 1945. To wszystko było spowodowane odnalezieniem w październiku 1945 roku w podkrakowskiej gminie zwłok nagiego mężczyzny, który wedle opisu naocznych świadków został wyrzucony z samochodu przez wysokiego, przystojnego mężczyznę, a kilka metrów dalej samochód ów zatrzymał się, by wyrzucić jakąś paczkę. Jeden ze świadków zapisał rejestrację tego samochodu, która to rejestracja była informowała o tym, iż dany samochód jest zarejestrowany na PCK w Krakowie. Okazało się też, że kierowcą tego samochodu był nie kto inny jak tylko Władysław Mazurkiewicz. Wrócił do Krakowa i co charakterystyczne dla tej sprawy, od razu starał się o alibi. Na ten dzień sporządził takie alibi w bardzo specyficzny sposób. To znaczy zaprosił na przejażdżkę tą samą trasą swoją znajomą, której powiedział, że chce udać się do pobliskiego klasztoru na spotkanie z ojcem Benedyktynem, też jego znajomym, i taką trasę odbyli. Alibi było sprytnie wymyślone, ale przecież w tej sprawie były i inne dowody. Śledztwo jest wartkie, są bowiem świadkowie, którzy z detalami opisują nie tylko osoby Władysława Mazurkiewicza, ale również zdarzenie, jakie widzieli, to znaczy dotyczące wyrzucenia ciała denata. Sprawa jednakże została umorzona i tak naprawdę w aktach, które dotyczą Władysława Mazurkiewicza, trudno określić, dlaczego zostały umorzone. Nie zostało to w żaden sposób określone. Śledztwo to powierzono jednemu z jego bliskich znajomych, można powiedzieć kolegów, który prowadził to śledztwo w sposób urągający wszelkim zasadom procedury karnej. Po pierwsze, nie zostały zabezpieczone praktycznie żadne ślady na miejscu zdarzenia. Po drugie, przesłuchiwani świadkowie byli przesłuchiwani w sposób tendencyjny, napastliwy, aby wykazać to, że Mazurkiewicz nie miał z tym przestępstwem nic wspólnego. Mazurkiewicz był organizatorem uczty w 1945 roku, na którym znaleźli się m.in. funkcjonariusze, śledczy, prokuratorzy czy też sędziowie, którzy temu śledztwu nadzorowali. Ta sprawa bardzo dobrze ilustruje sposób działania Władysława Mazurkiewicza. Człowieka nadzwyczaj sprytnego, który jak nikt potrafił sprawiać dobre wrażenie i wykorzystywać sytuację dla pomnażania majątku. Los sprawił, że żył w czasach, które dawały okazję ludziom sprytnym, bezwzględnym do zrobienia dużych pieniędzy. On z tego korzystał. W czasie okupacji się zaczęła jego kariera. No są jawne jego związki z władzą okupacyjną. No, jako korzystał z przepustki, chodził po godzinie policyjnej. Formalnie zdaje się był fryzjerem gestapo. Był podejrzewany o to, że uczestniczył w jakimś stopniu, partycypował w zabieraniu, zagarnianiu mienia pożydowskiego przy likwidacji getta krakowskiego. Bardzo wzbogacił się w tym okresie czasu. Był podejrzewany o to, że był konfidentem gestapo. Czas okupacji był dla Mazurkiewicza również początkiem jego morderczej działalności. Po raz pierwszy spróbował zabić w maju 1943 roku. Ofiarą miał być Tadeusz B. Władysław Mazurkiewicz zamierzał kupić od niego dużą ilość monet ze złota. Niemniej jednak, nie posiadając na to żadnych środków, postanowił go otruć, a otruł go cjankiem. Postanowił go otruć cjankiem, wsypując cjanek do przygotowanej bułki, którą miał być następnie poczęstowany ów mężczyzna. Zaplanował w ten sposób zbrodnię. W aktach jest bardzo ciekawa informacja i to samego właśnie świadka, który przeżył cały ten zaplanowany proceder, a mianowicie stwierdził on, iż kąsając ową bułkę poczuł dziwny smak, który go zaniepokoił. Związki cjanku i sam cjanowodór mają jedną bardzo ciekawą, charakterystyczną cechę, a mianowicie cechują się one zapachem gorzkich migdałów, przypominającym gorzkie migdały. Z tym, że zapach ten jest wyczuwalny, przyjmuje się przez jakieś 20% populacji ludzkiej. Jest to najprawdopodobniej cecha uwarunkowana genetycznie. Po prostu są ludzie, którzy wyczuwają to i są ludzie, którzy wejdą do tego samego miejsca, będą wąchać te same związki i tego zapachu czuć nie będą. Tadeusz B. tylko cudem uniknął śmierci, ale Mazurkiewicz o dziwo znów wyszedł cało z opresji. Władysław Mazurkiewicz wylizuje się jak gdyby z tej całej sytuacji. Poprzez wojnę, właśnie poprzez to, że prawdopodobnie ofiara była pochodzenia żydowskiego, udaje mu się na zasadzie sądu polubownego, został zmuszony do oddania połowy kwoty, resztę zatrzymuje dla siebie. Niedługo potem, w grudniu 1943 roku, Mazurkiewicz planuje kolejne morderstwo. Tadeusz Z. ma do sprzedania sporą ilość dolarów. Mazurkiewicz proponuje pośrednictwo w transakcji. Wywozi znajomego za miasto do rzekomego kontrahenta i tam częstuje herbatą z wódką i trucizną. Tym razem wszystko przebiega według planu. Mazurkiewicz zabiera zamordowanemu pieniądze, ciało wyrzuca do rzeki i nadal cieszy się w Krakowie nieposzlakowaną opinią. Tak mu się udawało nawiązać dobre kontakty z władzami okupacyjnymi, tak udawało mu się również nawiązać dobre kontakty z władzami Polski Komunistycznej, również z władzami sowieckimi. Znowu kolejny obraz, który jest tylko w pamięci, nie do zweryfikowania, to są jego kontakty z komórką NKWD, która znajdowała się w Krakowie w pięknym pałacu pod Baranami. Podobno go tam widywano, podobno tam bywał. Dziś, patrząc się na to wszystko, można stwierdzić, iż może to było właśnie tymi korzeniami narastającej legendy Władysława Mazurkiewicza, jakoby był on informatorem Urzędu Bezpieczeństwa. Wieloletnia bezkarność Mazurkiewicza musiała zastanawiać, ale mogła mieć proste wyjaśnienie. Urząd Bezpieczeństwa Publicznego kontrolował krakowski półświatek, a jego współpracownicy w zamian za informacje mogli robić prawie wszystko. Pozostają jednak dwa pytania. Czy Władysław Mazurkiewicz był rzeczywiście donosicielem i czy tajne służby były aż tak cyniczne, by tolerować konfidenta mordercę? Sam Mazurkiewicz prowokował podobne sugestie. Jadwidze D.L., którą z premedytacją zamordował, przedstawił się nawet jako funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. W zaufaniu poinformował o planowanej w mieszkaniu zamożnej sąsiadki rewizji i zaoferował pomoc. To dlatego właśnie z ufnością przekazała mu na przechowanie kosztowności. Opierając się jak gdyby na tej teorii swojego uczestnictwa w służbie Urzędu Bezpieczeństwa, jako może nawet takiego zbrojnego ramienia Urzędu Bezpieczeństwa, jest aktywny. Jest aktywny, morduje właśnie dlaczego? Morduje po to, ażeby zdobyć pieniądze na swoje wystawne życie. Morduje po to, ażeby nie musieć pracować, ażeby w krótkim okresie czasu uzyskać drogocenne przedmioty, które następnie spienięża i żyje sobie jak król. Jego majątek, jego sposób życia, pieniądze, które wydawał w restauracjach i towary, które dla niego specjalnie sprowadzano, choćby kawior. Władził miał gest, w związku z tym ten gest należało spełnić. No samochód, oczywiście wtedy samochód to była rzecz zupełnie wyjątkowa i faktycznie samochodu prywatnym w Krakowie prawie w ogóle nie było. To były samochody państwowe dla ludzi aparatu, dla ludzi bezpieczeństwa. Także on był tutaj prawie że wyjątkiem, To dowodziło, jak był mocny. Samochód był dla Mazurkiewicza nie tylko środkiem transportu. Dzięki niemu zabijał na odludziu, nie budząc podejrzeń, a potem bez przeszkód usuwał zwłoki, wywożąc je w ustronne miejsce i wyrzucając do rzeki. Po pierwszym udanym morderstwie zamienił truciznę na broń palną, ale poza tym schemat był podobny. Swoje ofiary wywoził samochodem za miasto i w czasie jazdy strzelał do nich. Zawsze w ten sam sposób, w tył głowy. Strzał w tył głowy nie jest strzałem z definicji najskuteczniejszym, przynoszącym najlepszy efekt śmiertelny. Prawdopodobnie wynika to z możliwości zaskoczenia ofiary, która nie widzi tego, co się dzieje, nie widzi wyciąganej czy mierzonej w kierunku niej broni, stąd też nie wykonuje żadnych ruchów utrudniających trafienie, nie ucieka, nie broni się, więc myślę, że metoda wyboru strzału w tył głowy jest po prostu formą zabezpieczenia się przed takimi zachowaniami. Przy całej swojej bezwzględności odnoszę wrażenie, że był to słaby, człowiek o słabej psychice. No najlepszy dowód, że przecież były sytuacje, w której nie był w stanie, powiedzmy, dobić swojej ofiary. On po prostu jak gdyby wycofywał się lękowo. Mówiono, że on nie był w stanie strzelić do kogoś, kto na niego patrzył. On mógł zabić tylko jak gdyby z ukrycia, z nienacka. No to by świadczyło, że był to człowiek o słabym systemie nerwowym. Natomiast oczywiście no, jest to, powiedzmy, szczególny przykład w kryminalistyce no, sprawcy działającego z całkowitą bezwzględnością, całkowicie pozbawionego skrupułów, całkowicie pozbawionego wyrzutów sumienia. Nie kierowały nim przecież żadne motywy natury psychopatologicznej. Można powiedzieć, że był człowiekiem zamożnym, do pewnego stopnia, jednakże będąc nałogowym hazardzistą tracił wszystkie te pieniądze w bardzo szybkim czasie, potrzebował ich coraz więcej, więc chciał badać środowiska, które posiadają te pieniądze. Mazurkiewicz większość swoich ofiar poznawał przy grze w karty. To tam opowiadał o swoich rozlicznych kontaktach, oferował korzystne transakcje i umawiał się na późniejsze spotkania, które z reguły dla osób zainteresowanych zrobieniem nadzwyczaj dobrego interesu kończyły się śmiercią. A w powojennym Krakowie nie brakowało ludzi z dużymi majątkami. Pamiętajmy, że jest to czas, kiedy ludzie z rodzin mieszczańskich oraz ludzie z rodzin ziemiańskich, czyli tak zwani bezeci, ci, którzy utracili ziemię, pałace, dwory po 1944 roku, po reformie rolnej. Teraz przenoszą się do Krakowa. Kraków jest tradycyjnie XIX wieku matecznikiem ziemiaństwa i arystokracji. I z nimi ma dobre kontakty nasz bohater, ponieważ niełatwo było przekazać dobra do obiegu państwowego. Władza bardzo przyglądała się, co trafia do obiektu państwowego, więc on kupował bezpośrednio lub przez pośredników, bezpośrednio u zainteresowanych. Czyli wynosił z mieszkania to, co było cenne i wprowadzał na ten rynek, można powiedzieć, wtórny, bo to już będzie wtedy rynek wtórny. Czyli z jednej strony ma dobre kontakty z umierającą klasą właścicieli, zwanymi prywaciarzami później w Polsce, z bezetami, z drugiej strony ma znakomite układy z UB. Jest to bardzo niecodzienne, żeby dokonywać mordów na osobach, z którymi prowadzi się wspólne interesy, o których znajomości wiedzą inni, z którymi jest się widziany często i które są na tyle znanymi osobami, że nie zaginą bez śladu. Jedynym wyjaśnieniem czy okolicznością wpływającą na tego typu zachowanie Mazurkiewicza, w zasadzie bezkarność przez długi czas takiego zachowania, były czasy, w których działał. Mazurkiewicz najczęściej bywał na karcianych spotkaniach w kamienicy na rogu Poselskiej i Grodzkiej, ale takich miejsc było wtedy w Krakowie wiele. Te jaskinie hazardu, one powstały w okresie okupacji hitlerowskiej. Po II wojnie światowej, nawet w okresie walki o handel, likwidowano realnie istniejące warsztaty rzemieślnicze, usługowe, to co mówiliśmy, prawda, pensjonaty, później apteki, ale te gniazda rozpusty, one w jakimś tam stopniu pozostały. One były krojone przez nową władzę, bo ci nowi aparaczycy też się chcieli ładnie zabawić, prawda, też kochali wódeczkę i młode dziewczyny. I w tych kręgach najprawdopodobniej bywał, bo musiał bywać nasz bohater. To był człowiek, który oni wiedzieli, jego mocodawcy, że on jest mocno osadzony w takim ówczesnym Eldorado, to znaczy w takim czarnym rynku Krakowa, no, gdzie był handel dewizami, handel złotem, no i wszystkie inne działalności na ten czas prawem zabronione. Mazurkiewicz się bardzo dobrze w tym towarzystwie poruszał. Prawdopodobnie stąd był pomysł wykorzystania go, oczywiście otoczenia jakąś ochroną. Nie wykluczam tego i logika mi na to wskazuje, że te ogromne sumy zaboru, które tam często sięgały prawie ówczesnego 1 000 000 złotych, a to była cena, za którą można było wtedy przecież kupić, nie wiem, no, jednorazowo bardzo duże mieszkanie, ale w okresie to były bardzo duże pieniądze. On je przepuszczał jakoby przy karcianym stoliku, no pewnie przepuszczał, ale również można zasadnie sądzić, że on był tylko na procencie. Kolejny udowodniony moment, kiedy Władysław Mazurkiewicz zabija, jest sąsiad. Sąsiad z naprzeciwka. Mazurkiewicz wraz z żoną i jej rodziną mieszkał w Krakowie przy ulicy Biskupiej 14. Kamienica była elegancka i zamieszkana przez ludzi majętnych. Nic więc dziwnego, że również wśród sąsiadów morderca znalazł kolejną ofiarę. Rodzina D.L. zajmowała mieszkanie naprzeciwko, co sprzyjało wzajemnym kontaktom. W maju 1946 roku Jerzy D.L. zapytał Mazurkiewicza o możliwość zakupu skóry podeszwowej. Ten zapewniał, że ma znajomego księdza w klasztorze na Bielanach, który ma taką do sprzedania i zaoferował pośrednictwo. Dalej wszystko potoczyło się jak zwykle. Wspólna wyprawa samochodem i strzał w tył głowy. Jeżeli nie ma zwłok, nie ma przestępstwa. W przypadku Jerzego D.L. było właśnie tak. Jego zwłoki zostały przez Mazurkiewicza wrzucone do Wisły, nie zostały odnalezione. Mazurkiewicz sam propagował pewną legendę, że Jerzy D.L. wyjechał za granicę. W trakcie śledztwa nie udało się udowodnić, by pomiędzy zamordowaniem Jerzego D.L. a zabójstwem sióstr D.L. w 1955 roku Mazurkiewicz popełnił inne zbrodnie. Ale czy to możliwe, by seryjny morderca przez 9 lat powstrzymał się od zabijania? W tym okresie żadnej zbrodni nie popełnił, dlatego że no, najlepszy dowód, że to nie był jego żaden przymus, ponieważ po prostu znalazł źródło dochodu gdzie indziej. On był kierownikiem pociągu PCK. To był taki pociąg, który tam jeździł po Europie i rozwoził uchodźców. No, jest zupełnie oczywiste, że w czasach, w których tylko bardzo wybrani ludzie wyjeżdżali za granicę, należy sądzić, że on tym wybranym był. Trudno powiedzieć w zasadzie, czy można określać tą czasoprzestrzeń pomiędzy rokiem 1946 a rokiem 1955, kiedy został zatrzymany za 3 ostatnie zabójstwa, czasem przerwy w dokonywaniu przestępstw. Tego nie wiemy, możemy jednak podejrzewać, że nie do końca. Właśnie z tego punktu widzenia, z tej przyczyny, że szereg ciał nie zostało ujawnionych. W terenie, gdzie zamieszkiwał Mazurkiewicz, wiele było morderstw, które były niewyjaśnione. Czy też na terenach, w których znajdował się, do których uczęszczał, czyli na ziemię zachodniej i nie tylko. Okazywało się, że było wiele dziwnych zgonów, czy też zaginięć osób, które nie zostały w żaden sposób wyjaśnione. Starano się to Mazurkiewiczowi przypisać. On sam jednak nie godził się na to, nie przyznawał się w śledztwie. Przyznał się niemniej jednak do 7 zabójstw. To jest sporo. 7 ofiar, a może więcej. Z całą pewnością Mazurkiewicz był jednym z najbardziej skutecznych seryjnych morderców w powojennej Polsce. Określenie seryjny dla mnie jest dość wątpliwe, to znaczy w sensie nazwania faktów tak było. Natomiast bardziej mi pasowało określenie wielokrotny. Na takiej samej zasadzie jak powiedzmy bandyta, który obrabowuje banki. No jeżeli mu się zdarzyło w trakcie tych kolejnych napadów zabić kilku strażników w kolejnych napadach, no jest wielokrotnym zabójcą, natomiast trudno nie mówić seryjny. W seryjność jak gdyby wpisane jest to, że nie ma możliwości, by ta zbrodnia była pojedyncza. Tylko pochwycenie tego przestępcy lub jego śmierć jest w stanie takiego człowieka zatrzymać. Mazurkiewicza byłoby prosto zatrzymać. Gdyby ktoś mu dał $10 milionów, to by on więcej nikogo nie zabił. Mazurkiewiczowi w jego zbrodniczych poczynaniach sprzyjała polityka. Żył przecież w czasach, w których ludzie przepadali bez wieści i niebezpiecznie było pytać, co się z nimi stało. Ale czasy się zmieniają, polityka też. W 1953 roku umiera Józef Stalin. Kończy się czas ubeckiego terroru. Kończy się też czas Władysława Mazurkiewicza. Od 1953 roku, kiedy umiera nasz ukochany wódz Józef Wissarionowicz Stalin, kiedy już wszyscy się wypłakali, to wtedy zaczyna się stopniowo, ale nie od razu, po parnastu miesiącach, czas destalinizacji i najbardziej skompromitowani funkcjonariusze UB, okrutni, sadyści, bezwzględni wobec choćby żołnierzy Armii Krajowej, wobec funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego, wobec polskich patriotów, oni są usuwani, w ich miejsce pojawiają się nowi i to oznacza, że grunt się zaczyna usuwać spod nóg Mazurkiewicza, bowiem jego mocodawcy wpadają w niełaskę. Dla Mazurkiewicza rok 1955 to pasmo niepowodzeń. Najpierw nieudana próba zamordowania Stanisława Eł. Potem odkrycie zwłok sióstr D.L. w jego garażu i wychodzące na jaw informacje o kolejnych ofiarach. Można było przypuszczać, że koniec jego kariery jest bliski. Tłumy ludzi gromadzą się codziennie przed gmachem krakowskiego sądu wojewódzkiego, gdzie na ławie oskarżonych pod silną eskortą zasiada Władysław Mazurkiewicz, oskarżony o 6 morderstw rabunkowych i 2 usiłowania zabójstwa. Broni Mazurkiewicza 84-letni mecenas Hofmokl-Ostrowski. Akta śledztwa, które trwało 10 miesięcy. Zeznaje pierwszy spośród 100 świadków, Bommer, którego Mazurkiewicz usiłował otruć kanapką z cjankiem potasu. Oskarżony, który początkowo uchylił się od zeznań, zabiera głos podczas badania świadków. Sprawa była poważna. Mazurkiewiczowi postawiono w sumie 15 różnych zarzutów. On jednak do końca nie tracił pewności siebie. Mieszkańcy Krakowa zastanawiali się, czy i tym razem może uniknąć kary. Nie dawano temu wiary, że tak mocny człowiek, tak ustosunkowany człowiek, o takich koneksjach może być pokonany jak zwykły przestępca i potraktowany jak zwykły przestępca.6 maja 1956 roku rozpoczął się najgłośniejszy proces w powojennym Krakowie. Przed sądem stanął seryjny morderca Władysław Mazurkiewicz. Jest to chyba najważniejsze wydarzenie 1956 roku w Krakowie. Ludzie się nie pasjonują klubami politycznymi, czerwonym pomidorem, klonowym liściem, jakimiś ulotkami. To jest jakby sprawa zupełnie na drugim planie. Na pierwszych stronach gazet krakowskich, ogólnopolskich pojawiają się informacje o procesie. Bo to jest wydarzenie numer jeden, bezwzględnie numer 1. On wygrywa z Gomułką. Proces był stosunkowo szybki, dowody ewidentne. Na fali rozliczenia UB musiał przegrać i ludzie potrzebowali krwi. Potrzebowali takiego rodzaju rozliczenia. I dowód sprawiedliwości, że można zbrodniarza powiązanego z władzą skazać. Jego protektorzy prawdopodobnie mieli inne sprawy na głowie niż się go chronić. Przede wszystkim musieli chronić siebie. A być może też uznali, że być może najlepszym sposobem jest, żeby zawisnął na szupienicy i nigdy w życiu niczego nie powiedział. Dla opinii publicznej ówczesnej to, jaki zapadnie wyrok na Mazurkiewicza, jest poniekąd probierzem, czy dokonały się w Polsce rzeczywiste zmiany. W momencie, kiedy ogłaszano wyrok w sądach na Lesznie, zebrał się ogromny tłum i także ogłaszano ten wyrok przez megafon, tak żeby lud Warszawy zebrany na zewnątrz to słyszał. No, przystąpiono do ogłaszania wyroku, przy czym zaczęto od tych pomniejszych przestępstw, czyli za nielegalny handel walutą skazuje się tam na lat 4, za nielegalne posiadanie broni palnej tam skazuje się na lat powiedzmy 8. I tłum w tym momencie zaczął tupać i gwizdać. I dopiero jak ogłoszono, że tam za kolejne zabójstwa tam 7-krotny wyrok śmierci, to dopiero wtedy był aplauz. Tak skończył się proces największego bandyty Krakowa, jak o nim mówiono. Nie skończyły się jednak plotki o jego powiązaniach z Urzędem Bezpieczeństwa. Trzeba sobie jasno powiedzieć, nie ma żadnych dokumentów, które by poświadczały fakt, iż Władysław Mazurkiewicz był informatorem Urzędu Bezpieczeństwa, jakiegokolwiek Urzędu Bezpieczeństwa w Polsce. Nie ma żadnych dokumentów w dokumentach zgromadzonych w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej. Nie ma nic. Natomiast są sugestie i jest też legenda. Ówczesne przepisy nie ułatwiają na przykład dzisiaj pracy IPN-owi, jeśli chodzi o weryfikację tego okresu. Później będzie to prościej i łatwiej. Ponadto jeszcze byli agenci UB przekazani NKWD. NKWD, przecież jakaś grupa ludzi, kiedyś spotkałem taką informację niezweryfikowaną, że około 200 tutaj, tuż po wojnie, funkcjonariuszy UB zostało oddelegowanych, ci najlepsi do pracy w NKWD, prawda? Czy on był jednym z nich? Nie wiadomo. Władysława Mazurkiewicza 7-krotnie skazano na karę śmierci. Karę wykonano 29 stycznia 1957 roku. Jego stracenie wywołało euforię większą niż ta, która towarzyszyła 3 miesiące wcześniej wybraniu na pierwszego sekretarza PZPR Władysława Gomułki. Tak to po raz ostatni splotły się losy Mazurkiewicza i polityki. Wyrok wykonano, ale ludzie nie wierzyli, przynajmniej nie wszyscy wierzyli. Niektórzy uważali, że Władzio ma się dobrze, że dzięki ubekom dalej sobie mieszka w Wiedniu, niektórzy w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych i ma się dobrze. Niektórzy nawet widzieli kartki, jakie przesyła z zagranicy do swoich znajomych. Także nie dawano temu wiary.